Siemka, witam wszystkich w kolejnym odcinku Let's Play Dungeon Keeper 2. Ten odcinek będzie trochę długi. Plansza jest dość skomplikowana, trzeba bardzo mocno wytrenować stwory. No, jest to taka pierwsza, bardzo trudniejsza, o wiele trudniejsza plansza. I po prostu będzie dużego dość kawałka brakować. Ja po prostu sobie przewinę, no wiecie, nudzilibyście się, a ja bym to przesyłał chyba rok. No więc z tych dwóch opcji ja wybieram dolną, bo... Nie, no teraz tak na poważnie. Podtytuł Storm, w tym przypadku jest to nie burza, a szturm. Widzicie? W tym kontekście to potem będzie wyjaśnione. Fluttershy. Fluttershy. Sorry, za dużo kucyków. Tak więc, znaczy to... Shine błyszczący, flutter, trzepot, furkot. Nawiązanie do tych takich skrzydełek. Głównym celem jest szturm na wróżkową? Wróżaną? Jak róże, nie? Wróżana to nie, wróżkową fortecę i zamordowanie lorda Wolstaga. Nie mam pojęcia, że ma jakieś polskie imię, ale nic mi nie przypomina te słowo, albo żeby to rozbić, więc nie tłumaczę tego w żaden sposób. A podrzędne zbuduj combat pit, czyli arenę. Wreszcie będziemy mieć murze. Rycerzy śmierci, czy czarny rycerz? Nie pamiętam, jak to się nazywa, zawsze mi się myli. Anioł śmierci, czarny anioł. I anioł śmierci, znaczy rycerz śmierci, czarny rycerz. I wytrenuj swoje potwory na wyższe poziomy. Znaczy, opowiem to, jak już będziemy mieć tą arenę całą. Tak więc, zapraszam. Zimno mi. Skauci, tak? Znaczy się, zwiadowcy. Bong. Ej. Jaki bezsens. Widzimy, gdzie jest ziemia. Widzicie? Tu na górze. Rok. No, skała, ziemia, kamień. No, no, ziemia. A tu jest mgła. Ziemia, mgła. Ziemia, mgła. Bez sens. Nie wiem, tak. Z entuzjastów symetrii i innych rzeczy proszę o... No, wyłączenie najlepiej. Nie no, nie włączajcie, oglądajcie, co się będziecie pieprzyć z symetrii. To zabrzmiało głupio. Dobra. Symetrii się nie pieprzy. Tak samo matematyki. Tak. O czym tak gadałem? Aha, no, bo będę po prostu tutaj ogromne pola wykopywał. No właściwie. Nie, no, już raz grałem, więc po co to wszystko? Nie, będzie dobrze, będzie dobrze. Wiem mniej więcej, co gdzie kopać. Już raz sobie pół przeszedłem tą planszę, bo z potworkami na piątym poziomie spróbowałem zaatakować tą fortecę. Wyszło co najmniej niemrawo. Ale tym razem będzie weselej i fajniej i w ogóle wszystko mi fajnie pójdzie i będzie super. Mikrofon! Tak jak mówiłem, będzie fajnie. Tak więc... Serio mi zimno! Jak bym będzie ten szczękać zęby, to przepraszam bardzo, ale już na to nic nie poradzę. Jak mi będzie drżeć głos, to też, bo naprawdę ja teraz siedzę na krześle i mam drgawki. Aha, jak miałem wizję? Aha, tak, no. Że tutaj nie będzie żadnego wyjścia, będzie tak jakby fortecca. Ładna. Aha, miałem nie wykopywać, tak. A to nie, tu się jakąś komnatę zrobi. Mana też będzie manę. I w tej parze są klejnoty, tak więc o kasę spokojnie, nie bójcie się, możecie budować ile wam się chce i jak wielkie rzeczy chcecie. Tu będzie kurnik akurat. Taki wielki. A co? Będzie wielki kurnik, a co? Będzie mi się powstrzymywać. Kurnik będzie wielki na całe te. No, bo zamierzam mieć nie na żarty stwory, nie na żarty. Ja, sucharów ciąg dalszy. No, aż nie wiem co robi, rozpiera mnie, zimno mi tak poza tym. Kurde, słonko świeci, nie ma chmur nawet na niebie, ale piździ, że ja nie mogę. Jak to się mówi, piździ jak w Kieleckim, nie? Pozdrowienia dla mieszkańców Kieleckiego. Nie znam żadnego osobiście. Skarbiec zbudujemy. A, gdzieś tu zbudujemy skarbiec. Tu będzie sala treningowa, żeby była mała, bo na razie kasy nie będzie. Nie no, będzie dużo kasy, ale nie chcę, żeby byli od razu wytrenowani, bo to są tylko słabsze wróżki. Wróżki są fajnymi stworkami, to tak jakby czarnoksiężnicy na skrzydłach, bo są naprawdę... Nie no, może nie aż tak, ale... Nie polecam ich rzucać do walki na pierwszym froncie, bo bardzo łatwo mogą zginąć. Tu gdzieś w lawie sobie lata chyba parę wróżek, więc tak właściwie idę na samobuję. Ale będzie dobrze. Na początku budujemy tutaj leże. I salę treningową, żeby były salamandry, bo widzicie, większość tych dziwnych, pokręconych i labiryntowatych jaskiń jest w lawie, tak więc salamandry na początku, póki nie mamy wróżek, bardzo nam się przydadzą do eksplorowania takich właśnie jaskiń.
Zimno! Oj, od ostatniej planszy Rogatego mamy już na zawsze. Rogaty jest nasz. Może i nie tak jak w jedynce, gdzie Rogaty był zwykłym potworem, można go było mieć nawet parę sztuk. I było weselej, zresztą to zobaczycie już za niedługo, bo tak jak to podkreślam w każdym odcinku, zbliżamy się ku chwalebnemu końcowi i rozwaleniu króla Reginalda. Tak się odmienia rozwalenie? Ku końcowi i ku rozwaleniu. Tak, fajnie. Wszystko jest spoko. Przypomniało mi się, jedna z następnych plansz to jest ta z książętkami. Trzech książąt, musimy ich rozdzielić, bo jak zabijamy jednego, to on ucieka. Nie mogą widzieć jeden drugiego śmierci. A, to jest ta plansza, lubię ją. Nie. Najpierw będzie jeszcze plansza z ukrytymi drzwiami. Potem będzie ta z książątkami i potem jeszcze coś tam będzie. Będzie wesoło, spoko. Będzie zajęcie, nie będzie nudno, nie będzie sucho. Znaczy sucho będzie, sucho zawsze jest. Widzicie tu jakąś wodę, żeby mokro było? Już się rozkręciłem. A wy co, zacięłyście się? O, 9 salamandry. A, spoko. Aż było równo. Co mi tam, ile to kosztuje? 500 zł dla mnie, nic. Zbędziemy klejnoty, będziemy tacy bogaci, będziemy sobie mogli kupić olbrzymi cmentarz. A salamandra? Aha, o bibliotekę też trzeba zadbać, żeby w ogóle, zanim już wyjdzie te 9 salamander, no to trzeba się postarać o inne stworki, żeby nie była monokultura salamander. Tu ten kurnik, tak, zanim zaczną być głodne. Tu, odtąd, żeby tutaj drzwi były. No i warsztat też, bo jakoś ostatnio mnie wzięło na budowanie drzwi. Nie lubię takich pustych przejść. Bez jakichkolwiek. O, w mor... Myślałem, że kasa mi się skończyła. A to po prostu ta się nie zdążyła rozładować. No, te luźne kubki złota. Dobra, to jedna salamandra będzie mi potrzebna. Salamandra. Dziękuję. Pierwszy poziom, ale co tam. Głupie jest to, że przy opętaniu potwory nie levelują. Wiadomo, gracz lepiej walczy, nie? Jest bardziej ogarnięty, wie gdzie walnąć, gdzie uciec. O, znajdźka. Fajnie to wygląda, jakby ze smoczej łuski były te ścianki. Nie zauważyłem tego wcześniej. Tu jest to złoto, co kopiemy. Ale czerwony ekran. Nie dość, że salamandra na czerwono widzi, też mi słońce świeci z boku. No dobra, więcej na razie nie zrobimy. O, jak ładnie. Ładnie. Kurniczek. Jom. O, teraz możemy zjeść. Dom. Piórka. Ta gra jest fajna, szczegółowa. Ale te salamandry mają takie żebra jakby na wierzchu. No, zacieniowane. Albo to po prostu jakieś pręgi. Hej, pogadamy! Psy, sztywnie. Dobra, więc ja tu jeszcze z chwilę z wami posiedzę. Jak ja lubię, jak to się tak rozpełza dookoła, jak jest duża przestrzeń dookoła portalu. Wszystkie te efekty wejścia dla większości, no, dla wszystkich potworów są bardzo fajne. A, chyba mam fazę na lubienie. Mówiłem, że nie będę robić takich otwartych komnat. Dobra. Kłamałem! Uważamy, bo tutaj jest trochę wody, a tu już jest ta forteca po środku, a za fortecą są areny, jest arena i są więzienia ze szkieletami mocnymi. Spokojnie, te szkielety będą nasze. A tutaj mamy piękne wróżki, piękne. Gdyby nie czarny ekran, to byśmy je mogli lepiej zobaczyć, ale na razie mamy tutaj takie. Jak już jeden zajmiemy w sali tortur, to będziemy mogli się przyjrzeć z bliska. O, stanęła ładnie. No takie blondyny latające. One są bardzo zadowolone ze swojego życia. No właśnie, do mnie też wkurza, że te głąby w tej akurat planszy, nie wiem czemu, ale zamiast ich sobie ładnie najpierw do leża, zatrzymują się w sali i zaczynają z niej korzystać. Głąby. Nadużywam tego słowa, zdecydowanie muszę jakieś synonimy wymyślać. To oczywiście niezbyt wulgarne. Tak, jakbym miał przyklinał. Jaki to jest item? Uczynienie stworów radosnymi. Kraj radosny, kraj rad. Po prawdzie? A tu walniemy bibliotekę. Nie ma nigdzie potrójnych ścian, tak więc... O, a tutaj co? Żeby już były damy. 13... O nie. Jeszcze jeden? Jest, dobra. Maksimum. 4 klientów. Ciekawe jak 4 klientów. Skoro są tylko 2 kółka. A, mniejsza. Zaraz dama wylezie. Jest, dama przylazła.
lodowa sadomasochistka. Właściwie to głupio, ona ma tylko jeden atak lodowy. Nie wygląda w ogóle na osobę, no nie wiem, o lodowym charakterze, nie charakterze, no, o lodowych możliwościach. A kurde, jej wejście jest takie, no, lodowe. A nie umroku na przykład ma to takie zielone, jakby aury zgnicia. A ta, no, no nie wiem, salamandra jest ognista, no to ognie dookoła latają, no a to... Nie mam tego pojęcia. No, mówiłem, debile. Jeszcze najgorzej jest z tymi żółciowymi. Żółciowy się tutaj zaczyna być smutny. Tu już jest lekko wkurzony, a zanim akurat jak dojdzie do leży, żeby sobie zrobić łóżko, to jest angry, czyli na maksa wkurzony i opuszcza loch. A oczywiście zanim tutaj dojdzie, to jeszcze zginie z głodu. Ech, powolne grubasy czerwone. A tutaj będzie tak, robimy tak. Trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, no to jeszcze się trochę rozbuduję, a potem dopiero jak będę trenować, to do was wrócę. Tak, pierwsza część tego odcinka będzie taka raczej budowlana. Zapis, żeby nas czarny ekran nie zaskoczył. Słyszę. Okej, więc to będzie skarbiec. Chciałem ten skarbiec można tak nieregularnie dookoła tego zrobić. No, może być. Byście wszędzie mieli blisko. No nie zgadnę, no oczywiście. Tu kiniemy te. Wszyscy doleżą. Najpierw tu. Jeszcze trzech salamander brakuje. I dwóch tych. Bo możliwości komnat są trochę większe. Z tego co widziałem. Ach, dobra. Ilu? Sześciu? Nie, sześciu to jest za dużo. Nie chcę mieć sześciu tych kretynów. Pięciu. No dobra. Co tu pisze w tych książkach? Jakieś wzorki. Wygląda... Pociąg? Nie, co to jest? Mi to przypomina pociąg, widzicie? Ciuchcie, znaczy... lokomotywę. Z tyłu jest taka jakby pojemnik, to taka czarna plamka, to jakby węgiel z tyłu. Z przodu ta cała... Ten kawałek z przodu, a tu jest, widzicie, takie... Jedne bledsze, z przodu bledsze to szyby, nie? I tu jest ta kabina cała motorniczego. A tu jedne kółko, tu drugie kółko, a to... Wygląda jak płozy, ale... Nie wiem, dla mnie to wygląda jak pociąg, mimo wszystko. A tu, w tej cieńszej książce... To samo, też pociąg. Są tu jakieś minecarty konstruować? O, jaki? No, fajnie. Będziemy jak tu udoskonalać moje piękne zaklęcia, ale masz najpierw tutaj przyjść. Aha, ktoś już osiągnął czwarty poziom. I właśnie... Arena! Co od niej tutaj piszą? Arena! Ten pokój jest areną. No shit, Sherlock! Gdzie twoje potworki udowadniają swoje zdolności w... Boże, jaki to jest chory angielski. Ten najgłupszy, najgłupszy taki patetyczny angielski chyba, trochę. W najróżniejszych, no, siłowych dyscyplinach. Umieć dwa lub więcej... Jezu. Umieć dwóch lub więcej ichniejszych potworków, tak? Ja też będę tłumaczyć tak po staropolsku. I oglądaj, jako się fajtują, jako walczą ze sobą, dopóki śmierć ich nie rozłączy. Jezu. I takowoż zwycięzca jest wytrenowany na wyższy poziom niż w swoich zdolnościach bojowych. Boże. Psychika mi siada po takich głupich tych napisach do tłumaczenia. Do czegośmy się dokopali? Tu kopcie i tu kopcie. Przyda się. Będzie na rozszerzenie tego. Na rozszerzenie przestrzeni rozszerzonej. To znaczy się, no... To, te bonusy wszystkie, bla, 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 bla. Tu właściwie też. Tak, żeby ta ściana była z tyłu. O, nie. Tu będzie tak lepiej. No, nigdy nie wiadomo, co tutaj zbuduję. Jak już dokopię mu się do tej kasy. Ładny loch. Ładny loch, trzeba przyznać, ładny loch. Kij zbudujemy to na całe to, jak już będę mieć kasę. Jak będę mieć kasę, to wszystko będę do pełnej wersji budować. Teraz na razie tylko takie demo pokoi. Jest po prostu za mało kasy, żeby wszystko ładnie pobudować. Czemu aha, warsztat. Warsztat, potrzebujemy warsztatu. Tu uwalniemy warsztat. Tu, taki ładny 3x3. W kąciku. A, dobra. Mniejsza.
Kurde, jeszcze nie ma tego 500. Dziuch. Ale za to mało nam bierze. Ile mamy chochlików? 10. Udoskonali? Nie. Co wy robicie? Tu. Jeden. Drugi. Efficiency 90-90. Nie wiem, czemu niektórzy są bieli, a niektórzy czerweni. Czerwoni. Bieli, czerweni. Ja nie wiem. Nie wiem, czy jak ma jakieś ruskie korzenie, czy co? Bieli, czerwieni. Nie wiem, jak oni mówią. Mniejsza. Zapis. Game save. Teraz te zapisy będę w nowych tych robił. W nowych polach, żeby było ładnie i przejrzyście. Jak się dokopię do tych wróżek, to może być ciekawie. One są... no dość upierdliwe, szczególnie jak już na czwartym poziomie mają błyskawice. Taką samą błyskawicę jak te całe damy, które powinny ćwiczyć. Ej, no przychodźcie, ja nie mam tak dużo kasy, żeby większy warsztat walnąć wam. Chodźcie tu. Gruby i trolle. Ach, co za tłuki niemyte. A właśnie, ja jednak będę kopać tak dużo, bo wykopałem znajdźkę ten z podniesieniem doświadczenia. No, wreszcie. Wykopałem znajdźkę z jednym poziomem więcej. Level up. I kurde, akurat wtedy opętywałem potwora i nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie ta znajdźka jest. 3, 4, 5. Tak więc tak czy siak będę kopał niesymetrycznie, tak więc zamknijcie oczy, jak będę to robił. Mówiłem robić, ale nie, ale nie, szmaciarz. I cię wysłać, bo masz mało życia. Tu już na pewno będą wróżki. Mam tylko nadzieję, że słabe. O, i właśnie. Jak już o tym mowa, to walniemy sobie tutaj więzienie. Nie tu, bo tu jest bez sensu. Tu... gdzieś w otwartym miejscu. Tu za mało. No dobra, tu. Nie, szkoda ścian. Kurde, walniemy tutaj. Nie za duże. Tyle starczy. Tym razie, że kasy nie mamy już więcej. Szybko kopać. Na razie kopię takie tunele. O, już jest 500, spoko. To co, kopiemy się tutaj, czy nie? No trochę taka... tak obawiam się trochę tego. Możemy się wykopać, dokopać tutaj. Idziemy, idziemy. No, kopać. Udoskonaliście chociaż te jedno zaklęcie? Prawie. Dawaj, dawaj, dawaj. Was tutaj nawet nie ma. Mój podniosł. No, szybko, chochliki. No. Pięć. Czego? Wiem. Arena jest gdzieś tutaj, potem do niej dojdziemy. Chociaż trzeba byłoby prędzej, bo mogą być potwory z pokonaniem tych wróżek, tak jak ja miałem przedtem. Chociaż rogaty je ich nieźle przerzedził. Wziął ich z, od tyłu. No tak, od tyłu, bo to jest główne wejście, a ja znalazłem jakieś przejście od tyłu i rogatego tutaj posłałem. Rogaty rozwalił pół tej twierdzy. No ale na nieszczęście zostało jeszcze drugie pół. Nie. Niech to sobie tutaj będzie. Gdzie? Aha, no tak. Kto? Wy. Wy ich rozwalcie. Trzeba też większą to... jaki? Troll pewnie. Troll? Jesteś troll? Troll, tak, widziałem. Tu leżę najpierw. Damy, dawać damy, rozwalcie je. Juhu, damy, 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 damy. Wam nie damy. Dobra, hop. Bierz. Nie no, te wróżki nie opłaca się chyba konwertować. Tych wróżek. Chociaż. To jest portal. Aha. Właśnie myślę, czy opłaca się konwertować obie, czy na szkielety przetwarzać? Szkielety, szkoda kasy na konwertowanie ich. Co tu leży? Cegły? Z bańki! Po co im tutaj dzbanki? Albo doniczki jakieś dziwne. Pie, jak się nazywają? Mają jakieś babskie imiona? Wlek. Creep. Boże. Dungeon Creeper 2. Hehe. He, sucho. No ale nie, jak... to powinno jakoś generować według... potworków, nie? Że każdy potworek ma jakieś... znaczy, każdy gatunek potwora ma jakieś wyznaczone... imiona. Tak to trochę głupio. Chociaż nie, 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 nie kopcie tak. Kopcie w jednym miejscu, żeby było spoko i ładnie. Miał to odznaczone już i to wykopał. Patrzcie, jaki idiota sprytny, znaczy sprytny, nie?
Niesubordynowany. A, tu ta salamandra była. Tutaj nie ma znajdzie chyba z tego co pamiętam. Dobra.